W 2024 roku Schaeffler zaprezentował nowy zestaw naprawczy pod nazwą REP System G, przeznaczony do naprawy przekładni napędowej w samochodach elektrycznych. Pierwszy zestaw z tej serii o numerze 761-000110 do e-Golfa zawiera wszystkie elementy potrzebne do przeprowadzenia profesjonalnej regeneracji przekładni. Podczas wymiany łożysk należy zwrócić uwagę na prawidłowy dobór łożyska podparcia mechanizmu różnicowego. Zgodnie z instrukcją montażową według broszury Schaeffler, łożysko o mniejszej wysokości należy osadzić na czopie po stronie silnika. Szczególnej uwagi wymaga proces demontażu tulei łożyska koła zębatego. W tym przypadku, zgodnie ze szkicem zamieszczonym w instrukcji Schaeffler, konieczne jest precyzyjne nacięcie tulei szlifierką kątową na jej całym obwodzie w miejscu posadowienia pierścienia blokującego, a następnie zsunięcie pozostałych elementów z czopu koła zębatego. Wszystkie istotne informacje techniczne dostępne są w portalu warsztatowym REPEXPERT.